Witajcie w kolejnym odcinku. Ponownie zapraszam do wspólnego rozwiązania jednego z zadań maturalnych. Tym razem wybrałem maturę z 2017 roku, zadanie czwarte od pierwszego jego podpunktu do piątego. Chciałbym wam też przypomnieć, że chociaż robimy zadania maturalne, to techniki, które wykorzystujemy, pewne narzędzia, którymi się posługujemy czy po prostu pomysły, które gdzieś tutaj prezentuję na rozwiązanie jakiegoś problemu, mogą służyć z powodzeniem nie tylko na maturze. Wraz z naszym zadaniem maturalnym dostarczono nam pewne pliki tekstowe. Te pliki tekstowe to jest plik cennik i cukier. Są tam dane ułożone w formie tabelarycznej, ale według pewnego formatu plików CSV. Czy to będzie plik CSV, czy plik tekstowy, to bywa różnie na maturze. Tak czy inaczej, format który, danych, który się tam znajduje, polega na tym, iż w każdej wierszu znajduje się jak gdyby jeden wiersz tabeli. Z tym, że dane w kolejnych komórkach są oddzielone jakimś separatorem. Może to być średnik, może to być tabulator. Będziemy musieli zaglądnąć do pliku, przeczytać opis dokładne zadania i zorientować się, jaki to jest separator. Kiedy już wiemy, jaki to separator, wiemy, gdzie te pliki są, możemy je zaimportować. Tak wygląda jeden z tych plików, plik cukier.txt. Wewnątrz mamy datę, datę, kiedy będziemy kupowali cukier. Klienta, jego NIP, klienta, który ten cukier kupuje i kilogramy tego cukru, który został zakupiony. Widzimy, że są to wiersze, w których mamy jakby trzy informacje czyli będą to trzy kolumny ale dane są oddzielone w tym wypadku separatorem, którym jest tabulator. Przy imporcie takich danych do Excela będziemy musieli to uwzględnić. Prawdopodobnie Excel i tak wykryje to za nas. W drugim pliku z danymi mamy rok. I cenę za kilogram cukru w danym roku. Przy okazji, teoretycznie te dane są oddzielone tabulatorem, ale zobaczcie, często zdarza się i musicie sobie to weryfikować. To tak odnośnie naprawdę samej matury. Nieraz już było, że komisje te nasze wszystkie tam, okej, okay, bez komentarza po prostu dane trzeba sprawdzać są albo niekompletne, albo coś nie gra. O na przykład, tu patrzcie, to jest plik oryginalny, pobrany z matury, i tu mamy tabulator. Niżej też, ale już wyżej mamy spację i tabulator. Zatem pierwsza liczba będzie przeczytana ze spacją włącznie. Excel sobie raczej z tym poradzi, no ale już niespójność pewnej logiki danych tutaj występuje. Gdybyśmy to analizowali w jakimś programie, a nie w Excelu, powiedzmy w C, to mogłoby nas to nieźle zmylić, ponieważ zakładalibyśmy, że mamy tutaj czterocyfrowy rok. I później znak tabulatora. A tu niespodzianka żadnego tabulatora nie ma, jest jeszcze nadmiarowa spacja. I już przy jakimś założeniu właściwych danych, wszystko się sypie. Mała uwaga, ale uważajcie na takie rzeczy, żeby nie zmarnować ogromu czasu na maturze, bo może się zdarzyć, że będziecie siedzieć godzinę nad zrobieniem czegoś, czego nie da się zrobić. I takie niestety historie zdarzały się prawie że bez komentarza. Pozostaje nam dane zaimportować. Jak widzicie, ja tutaj już mam i cennik, i dane zakupów tego cukru. Mam to już wszystko zaimportowane. No nie mniej, pokażę. Na wstążce dane wybieramy sobie opcję, opcję z pliku tekstowego, ewentualnie pliku CSV. Właśnie CSV, tak naprawdę, to jest taki właściwy format plików tekstowych, które mają taki układ, jak przed chwilą widzieliśmy. Dane oddzielone separatorami. Jeżeli tutaj macie starszy Excel, to możliwe, że troszeczkę inaczej to będzie wyglądało, ale szukajcie czegoś podobnego w podobnej wstążce. Nie pamiętam tych starszych Excelów, ale powinno to mniej więcej w ten sposób działać. Po wybraniu właściwej opcji przechodzimy do naszego pliku, tam gdzie żeśmy go sobie w jakimś katalogu ściągnęli i importujemy. Excel przez chwilę pomieli, pomieli, następnie. Zasugeruje nam to, co wykrył. Będziemy mogli zobaczyć, czy wykrył to wszystko prawidłowo, czy kodowanie czcionki wykrył prawidłowo, czy wykrył właściwy separator. W tym wypadku wykrył ten ogranicznik no, inne określenie wykrył, że jest to tabulator, czyli prawidłowo, i pokazał podgląd tych pierwszych. Kilkunastu, kilkudziesięciu wierszy. Możemy też na podstawie ilości tych wierszy określać typ, ale ta opcja jest tak naprawdę do pominięcia. W przypadku takich z góry zbudowanych plików, nie powinno tu być wielkiego problemu jeżeli wszystko nam się tutaj zgadza, po prostu klikamy sobie te załaduj i to wszystko. Pojawi się po takim załadowaniu, właśnie o taka tabelka. Z tym, że tu od razu widzimy, że mamy trzy kolumny. Ja tutaj mam trzy kolumny, plus jakieś tam dodatkowe, ale to już je sobie dodałem sam do tej tabelki na potrzeby przyszłych zadań. Zresztą za chwilę to omówimy. Przechodzimy do zadań. Mam tutaj 1, 2, 3, 4, 5 arkusze w ten sposób nazwane, i są to kolejne podpunkty tego całego zadania. Maturalnego, całego zadania nie czytam. W skrócie mamy firmę. Nazywa się jakoś tam nieważny, słodzik, sprzedaje cukier. Robi sobie notatki z tej sprzedaży oraz ma ten cennik tego kilograma cukru. Na podstawie iluś tam lat takiej sprzedaży będziemy musieli przeanalizować te wszystkie dane i dać odpowiedź na jakieś tam stawiane statystyczne pytania. No i przejdźmy od razu do tego pierwszego. Podaj numery NIP trzech klientów, którzy w całym okresie od 2.5 do 2.14 kupili łącznie najwięcej cukru. Dla każdego z tych klientów podaj łączną liczbę kilogramów zakupionego przez niego cukru. Zanim zrobimy zadanie, małe wyjaśnienie. Do tych trzech standardowych kolumn, które tu zaimportowałem, dodałem jedną kolumnę, która wycina rok, następnie kolumnę, w której wykorzystuje wyszukaj pionowo. Już nie omawiam znamy z wcześniejszych odcinków. Wyszukaj pionowo korzysta z tego obliczonego roku i na tej podstawie z tabeli cennik. No to szok, że tak nazwałem dane z pliku cennik tekstę. No i w tej tabeli cennik wyszukany jest ten rok i zwrócona cena cukru w tym roku. Zatem tu wszędzie, gdzie mamy dwójkę jest to cena Cukru, później ten no, rok się zmieni na 2,6, cena cukru również i tak już do końca. Mamy w jednym wierszu niezbędne informacje, które chcemy tutaj y, wykorzystać. Następnie mamy wartość, czyli po prostu kilogram razy cena i taką specjalną troszeczkę zmodyfikowaną formułkę, gdzie mamy fragment z daty rok połączony z kreseczką i wycięty miesiąc. Są to wprawdzie liczby połączone kreseczką, ale dzięki temu jest to już tylko zwykły format tekstowy. Później to pozwoli nam rozwiązać jedno z zadań. Na razie tylko pokazuje formułkę. No i przejdźmy do tego pierwszego zadania. Sprawa jest już prosta. Do naszej tabeli, bo tworzę sobie tabelę przestawną na podstawie mojej tabeli cukier, czyli te dane o zakupach rozszerzone o pewne informacje. Tu na razie nie korzystam z wielu, ale korzystam tylko z NIP i kilogramy. Do wierszy wrzucam sobie NIPy, czyli to będzie ta moja, te moje pole, według którego będę wszystko agregował, ściskał. Czyli wszystkie zakupione przez dane NIP kilogramy cukru na przestrzeni tych lat od 2,5 do 2,14 zostaną zaciśnięte do jednego wiersza. Ale w trakcie tego zaciskania coś zrobię z tymi kilogramami, bo o nie tutaj nam cały czas chodzi. Otóż będę je sumował, zatem kilogramy przesuwam do części, do działu wartości i tam wybieram jedną z opcji, a ściślej wybieram sobie sumę. Domyślnie jest suma, więc wystarczy przeciągnąć kilogramy w to miejsce. O tako po prostu stąd tutaj i zadziała. No i to już jest efekt. Jeszcze na koniec tylko w opcjach sortowania posortowałem. To wszystko malejąco według tej sumy z kilogramów. No i jeżeli sobie to posortujemy, no to mamy pierwsze trzy nipy u góry, które zakupiły ileś tamtek kilogramów w trakcie całego okresu. No i tak się akurat składa, że właśnie to są ci, którzy kupili tego najwięcej. Zatem pierwsze trzy zakolorowane dla Was wiersze to jest odpowiedź. Drugie zadanie zrywa kapcie. Przychód z pojedynczej sprzedaży to cena sprzedaży pomnożona przez liczbę kilogramów sprzedanego cukru. No, szok po prostu. Nie domyśliłbym się. Oblicz łączny przychód firmy Słodzik w latach, no czyli we wszystkich latach. E, jakby to powiedzieć, no cóż, zadanie niezbyt wymagające, ale to darmowy punkcik, milutkie 2% na maturze. No wystarczy, że tę kolumnę wartość, którą tutaj utworzyłem, no właśnie pomnożona cena razy kilogram, wszystko sobie sumujemy. Po zsumowaniu... No i właśnie, pozamiatane. Przy okazji, jeżeli jesteśmy w tabeli, możemy sobie zwyczajnie odpalić tutaj w projektowaniu wiersz sum i wybrać tutaj dla każdej kolumny jakąś opcję. No w tym wypadku możemy zrobić po prostu opcję sumy, z tym, że w kolumnie z wartością, no nie w jakiejś innej, bo po co nam? No i tu mamy jakąś tam wartość. Ta wartość to jest właśnie odpowiedź. Zwróćcie tylko uwagę że mamy tu czasami takie zaokrąglenia. O tu na przykład mamy .1. W praktyce to nie jest .1. Trzeba sobie tutaj doprecyzować to i ustalić w Excelu o. Większą precyzję, aby tu się nie stało jakieś nieszczęście i aby nie różnił się nasz wynik od oczekiwanego. Excel potrafi sobie skrócić, jeżeli my tutaj zmusimy go do sumy tylko do jednego miejsca po przecinku, to widzimy, że mamy tu pewien fałsz, bo 7 groszy to nie 10 groszy. Już byśmy mieli obcięte punkty. Być może na tym polegał haczyk tego zadania, bo same jest banalne. To jeszcze malutkie technikalia dla Was. Jeżeli chciałbym szybciutko przejść na górę takiej tabeli, to trzymając kontrol, wciskam strzałkę do góry i już jestem na górze zamiast przewijać te 2000 wierszy rolką. Oczywiście, kontrol strzałeczka do dołu, już jestem na dole. I jeszcze jedna ciekawostka: gdybym miał jakieś dane, nieważne jakie, i chciałbym takie dane, które nie są tabelką. Jeżeli mam tabelkę i wpiszę jakiś wzór, to cała kolumna wypełni się tym wzorem, ale czasami nie potrzebujemy tabeli. Mam jakieś dane. Powiedzmy, że obok programuję sobie jakiś wzór. To będzie banalny wzór, dodam jeden do tego, co jest obok i teraz chciałbym szybko to skopiować. No, przy takiej małej ilości wystarczy, że po prostu to skopiuję. Ctrl C na dół, zjadę sobie tak, Ctrl V, no ale to. Mało tych opcji tutaj, mało wierszy, więc to proste. Można zjechać na lewą stronę, wcisnąć sobie tutaj wcześniej Ctrl C. Teraz pojechać tu z kontrolem zejść na dół, strzałeczką, cofnąć się tu, teraz przytrzymać Ctrl Shift, wrócić do góry i Ctrl V. Ale to jest męczarnia, znaczy męczarnia. To jest całkiem szybkie, ale jest jeszcze jeden sposób. Usunę tę część, którą tu właśnie wkopiowałem, która zawsze zwiększa te. Liczbę po lewej stronie o 1, czyli jakiś tam wzór z tego. Ma jeszcze jest jedna opcja. Zawsze jak zaznaczymy sobie coś takiego, to tutaj, zobaczcie, mamy taki kwadracik narożny. Jak dwa razy w to kliknę, no to się skopiuje. Do końca tego, co znajduje się obok. Czyli Excel wykryje tę kolumnę obok, domyśli się, że to ona jest tutaj tym wzorem bazowym, i dopóki tutaj coś znajduje, dopóty będzie kopiował ten wzór. Zatem takie bardzo szybkie skopiowanie całego wzoru. To tak od strony technicznej, może Wam się przyda. Zadanie numer 3. Wykonaj i podaj zestawienie ilości sprzedanego cukru w kolejnych latach od roku 2,5 do 2,14 włącznie. Czyli już czujemy, że będziemy grupowali dane według roku, a nie jakichś tam miesięcy czy nipów. Następnie utwórz wykres liniowy ilustrujący sprzedaż cukru w kolejnych latach w podanym okresie. Wyskaluj oś pionową co 5000 kg. Pamiętaj o czytelnym opisie wykresu, bla bla bla. Uwaga, znowu tabela przestawna. I tym razem weźmiemy sobie kilogramy. To jest kolumna domyślna, to znaczy taką, żeśmy zaimportowali. A tę rok stworzyliśmy samodzielnie na potrzeby tego zadania. Chcieliśmy wyciąć ten rok, ponieważ będziemy według tego roku tworzyli te nasze agregowane dane. No i tutaj wystarczy tylko przerzucić do wierszy rok, a do, kilo, do wartości znowu nasze kilogramy. Pojawi się tabela rok, kilogramy sprzedane w trakcie roku. I teraz zaznaczając te opcje, Tę tabelkę. Odściślej ten fragment danych. Wstawiamy sobie stawianie, i tutaj szukamy wykresu, który jest liniowy. Z reguły będzie podpisany zwykły, jakiś taki liniowy wykres. Po najechaniu on już tam coś zasugeruje. O, i tu został wstawiony. Ja już taki mam jeden, ale to nic. Wstawimy sobie drugi, tak żebyście mogli to po prostu zobaczyć. I tu mamy ten wykres raz jeszcze. Możemy teraz na oś tutaj kliknąć i tu akurat tak się stało, że jest co 5 tysięcy kilogramów skok, ale gdybyśmy chcieli to zmienić, to tutaj prawy przycisk "Formatuj oś" i pojawi się takie pole, gdzie będziemy mieli jednostki. O, i to jest w tym miejscu. Jednostki główne będziemy mogli to zmienić. Gdybym tu ustawił na przykład 20 tysięcy, no to wtedy będziemy mieli. Inne te jednostki skoku tej sprzedaży. Można się tym pobawić, można tutaj sobie pozmieniać. Gdyby przypadkiem Excel jakieś inne wartości zasugerował, możemy na przykład zmienić wartość początkową. Zobaczmy, że nic tutaj mniejszego od 20 tysięcy kg nie ma, więc stawmy tu sobie na przykład 15 tysięcy jako minimum. Nasz wykres troszeczkę się zmieni i przywróćmy te. 5000 jako jednostki główne. O, i mamy od 15000 wykres. Troszeczkę zabraliśmy tej pustej, zbędnej przestrzeni na wykresie. No to jest bardzo proste. Jak zmienić te nazwy? No, no, po prostu kliknąć, tak, sumę zamienić na jakiś ładny opis i tak dalej. Można w opcjach bardzo szybko, intuicyjnie, w opcjach tego wykresu, tutaj mamy wstążkę analiza, projektowanie, formatowanie, możemy tu sobie naprawdę samodzielnie poklikać, pobawić się, nie bójcie się tego, pozmieniać ten rodzaj wykresu na jakiś inny. Cóż to szkodzi? Też ładny, prawda? Kliknąć, Bach jest. No pod tym względem Excel jest naprawdę świetnym narzędziem. Umożliwia bardzo szybko zrobienie czegoś bardzo efektownego, ale to zostawię, bo jest to dosyć prościutkie. W tej takiej podstawowej formie naprawdę nie trzeba nie wiadomo jakiej wiedzy mieć. Zawsze też można zastosować taki intuicyjny mechanizm. Prawy przycisk. I szukamy opcji. Interesuje nas ta kolumna, klikamy i prawy przycisk. Interesuje nas, nie wiem, sam tu wykres, klikamy, prawy przycisk. Opcje, które się tu pojawią, będą zawsze związane. Na przykład zmień serię danych, zmień nazwy, wyświetl inaczej, zmień kolor, przesuń, dodaj legendę, zabierz legendę. No, co tylko chcecie. Kolejne podzadanie, czwarte, jest już całkiem wymagające w porównaniu z tymi wcześniejszymi. Na potrzeby tego zadania założymy, że firma Słodzik wprowadziła system premiowania klientów hurtowych, który obejmuje te wszystkie lata sprzedaży. Klient otrzymuje przy zakupie rabat, którego wysokość zależy od łącznej ilości cukru już zakupionego przez niego wcześniej, wliczając w to ilość cukru z bieżącej transakcji sprzedaży. Wysokość rabatu za każdy kilogram cukru w bieżącej transakcji wynosi, i tu uwaga, jeśli kupił co najmniej 100 kilogramów, ale nie więcej niż 1000, to 5 groszy, kolejne widełki, 10 groszy, kolejne widełki, w zasadzie to już nie widełki, tylko jeżeli kupił więcej niż 10 tysięcy kilogramów, czy tam 10 ton, no to już mamy 20 groszy, ten rabacik, taki stały za kilogram. I teraz Mamy podać łączną wartość udzielonych rabatów przez firmę Słodzik, zatem będziemy musieli mieć łączną wartość. Sprzedaży bez rabatów, no i to jest bardzo proste. Mieliśmy tam taką kolumnę wartość, a ja tu przepisałem tę tabelkę do nowej tabelki. Mamy tutaj więc kolumnę wartości, czyli to była kilogram razy cena, i tutaj te wartości są, gdzieś tam ta suma się pojawia. Akurat w tej tabelce widzę, że skopiowałem same już wartości bez wzorów, ale to nie są nam potrzebne. Potrzebujemy tych trzech kolumn dodatkowych. Tutaj już są wzory potrzebne do zadania. No i tu mamy oczywiście naszą sumę, już żeśmy ją wcześniej liczyli, ale teraz chcemy Policzyć tę sumę, która będzie nie uwzględniała rabatów. Rabaty mamy tutaj, to jest właściwy wynik, ale jak żeśmy to policzyli, to jest tutaj kluczowe. No to zobaczmy. Kluczowa jest ta pierwsza kolumna, którą utworzyłem jako dodatkową. To są kilogramy suma, czyli dotychczasowe kilogramy dla konkretnego nipu, które zostały kupione włącznie z obecnym. Stanem kilogramów i wszystkimi wcześniej, które ten klient zakupił. Mogę sobie taką metodę przyjąć, ponieważ kolejne dni zakupu są narastające, zatem każdy klient, który coś kupił, jest już tu jakby uporządkowany. Co tutaj wykorzystałem? No, ja wpadłem na pomysł taki, możecie spróbować z innym, iż przyda nam się zwykła suma warunków. Otóż traktuję obecny wiersz. Jako koniec pewnej zmiennej tabeli, której początek zaczyna się dokładnie w tym wierszu, no bo tu jest początek sprzedaży, a potem się zmienia. Wezmę ten sam wzór, tylko kilka wierszy niżej, by to lepiej zobrazować. Popatrzcie już tutaj. Suma warunków. Będę chciał sumować wszystko, co jest w kolumnie kilogram, a więc Tutaj posługuję się taką bezpośrednią notacją adresową, ale usztywniam to, czyli jest to od dolar C$14, a więc to jest pierwszy wiersz ten tutaj, a następnie będę się przesuwał do C18, czyli do obecnego wiersza. I teraz, kiedy skopiuję ten wzór, to górny początek tego zakresu, czyli ta ranga całej tej kolumny będzie zawsze pierwszym wierszem tej, tej tabeli. A tym drugim będzie obecny. No, jak zjadę tu? To zobaczcie, jestem w tym miejscu. Znów, od góry do tego wiersza. I tak dalej. Zatem sumował będę to, co jest tutaj. Ale no nie tak od razu. Suma warunków sumuje te wartości, ale pod warunkiem, że tutaj coś się zadzieje. No więc kiedy będzie sumować wartości z tej kolumny? O ile w tej kolumnie znajdzie nip, który jest dokładnie tym nipem z tego obecnego wiersza. Zatem w praktyce sumuje tylko te wartości, których nip wyżej już się powtórzył. No i tu mamy dowód. Weźmy sobie tutaj na przykład tę linijkę. O tutaj gdzie mamy 1046 kg. Zobaczcie, mamy tutaj nip z końcówką 156 i on wystąpił od początku trzykrotnie. Mamy to tu w tym miejscu. W tym miejscu i tu, jak sumujemy te kilogramy, ten zakup, ten zakup i ten zakup, to się okaże, że jest dokładnie 1046. Zatem widzimy, że mamy tu już informację, ile do tej pory w tym dniu ten konkretny klient zakupił kilogramów. No to teraz pozostaje już tylko zaprogramować nasze widełki z rabatem czyli zmodyfikować cenę tę na taką która jest zależna od tych widełek. No, ja tu się posłużyłem zwykłą funkcją, jeżeli, która będzie wyglądać trochę zawile, ale tak naprawdę, jak sobie to przejrzycie, przeanalizujecie, okaże się, że żadna tam zawiła. Trochę to dziwnie wygląda i to wszystko. Jeżeli, i tutaj mamy, suma dotychczas policzonych kilogramów jest większa równa 100 oraz mniejsza od 1000, to od ceny odejmi pół, 5 groszy. A jeżeli nie, to jeżeli ta suma, którą tu właśnie policzyłem w tym konkretnym wierszu jest w tych drugich widełkach, to cena ma być tu wstawiona, ale o 10 groszy mniej. A jeżeli nie, to jeżeli suma jest większa równa 10 tysięcy, wstaw tutaj o 20 groszy mniejszą. A jeżeli nie, to wstaw zwykłą cenę. Uwaga, na końcu nie wystarczyło samo wstaw od razu minus 20 groszy, ponieważ nie mogę obniżyć ceny w przypadku, kiedy jest to mniejsze od 100. A tak by się stało, gdybym tutaj tego nie uwzględnił. Muszę jeszcze właśnie uwzględnić, kiedy cena się nie zmienia. Otóż nie zmienia się w każdym innym przypadku, oprócz tych omówionych na początku. Zatem między 100 a 1000, 5 groszy. Między tutaj 1000 a 10 tysięcy, groszy 10 i później 20, a jeżeli żadne z tych widełek, no, to znaczy, że to było do 100, czyli zostaw cenę taką, jaka jest. I ten wzór wprowadzony ustala nową cenę, ale już uwzględniającą rabat dla każdego klienta. No to teraz wystarczy tylko policzyć wartość, ale uwzględniając tę cenę z rabatem. Czyli weźmiemy kilogramy, które zostały tutaj. Sprzedane, i bierzemy cenę nie właściwą, tylko tę z rabatem. Jak już to weźmiemy, no to na końcu zostanie policzona wartość sprzedaży z uwzględnieniem wszystkich rabatów, a tu już będzie różnica tej liczby i tej liczby, i to jest dobry wynik. I tak zrobiliśmy zadanie czwarte. Ostatnie podzadanie jest również troszkę ambitniejsze, w porównaniu zwłaszcza do tych pierwszych trzech, chyba na rozgrzewkę. Firma Słodzik chce, aby w magazynie na początku każdego miesiąca znajdowało się nie mniej niż 5 ton cukru. Po podsumowaniu miesięcznej sprzedaży uzupełnia stan magazynu. Zakupuje towaru producenta. Producent sprzedaje cukier w paletach po 1000 kg. Nie można zakupić jakiejś takiej niepełnej palety. 1000, 2 3 albo wcale, ale nie tam na przykład 1500. Firma słodzik kupuje tylko tyle palet, żeby uzupełnić stan co do najmniej do co najmniej 5000 kg, czyli 5000 z hakiem zawsze będzie, nigdy więcej. Zakup towaru producenta odbywa się ostatniego dnia miesiąca przed północą. W dniu 1 stycznia 2005 roku, przed rozpoczęciem sprzedaży, zakładamy, że w magazynie znajduje się dokładnie 5000 kg. Po, po, musimy podać, ile razy na koniec miesiąca, ale już po ostatniej sprzedaży, firma Słodzik dokupowała co najmniej 4000 kg cukru, czyli 4 lub 5 i tak dalej. I tutaj jakaś uwaga, ale to ona tutaj nie będzie nam potrzebna, możecie sobie doczytać. Jak można podejść do tego problemu? Otóż przede wszystkim trzeba sobie pogrupować to wszystko według miesięcy, ponieważ interesuje nas ostatni dzień zakupów w miesiącu. Tak naprawdę nie interesuje nas dosłownie ostatni dzień miesiąca, tylko ostatni dzień zakupów w danym miesiącu. No a to w praktyce sprowadza się do tego, iż w mojej tabeli przestawnej muszę pogrupować, no właśnie, po Rok i miesiąc, po tej wartości rok i miesiąc. I stąd utworzyłem wtedy, co na początku pokazywałem, o może też przypomnę, o te kolumnę tutaj, o te ostatnio. Rok i miesiąc. Bo teraz będę mógł sobie pogrupować po tym. I zobaczcie, mamy w naszej tabeli przystawnej, w pierwszym wierszu zagregowane wszystkie sprzedaże ze stycznia. Zatem w praktyce jest tutaj również ta ostatnia. A dopiero po tej ostatniej mam wszystko analizować. Zatem zwyczajnie grupuję sobie w dziale wiersze ten rok i miesiąc, a w wartościach ponownie sumę tych sprzedanych kilogramów. Dzięki temu mam te stany magazynowe, jak gdyby. No i teraz już sam wzór staje się o wiele prostszy. Tutaj obok nie tworzyłem już tabelki, skopiowałem sobie całą tę te te tabelę przestawną. Te etykiety wierszy tutaj. To I tutaj suma z kilogramów. O te dwie kolumny po prostu skopiowałem. Nazwałem sobie to miesiąc i kilogramy. No i sam wzór jest już dosyć prosty. Mamy tutaj magazyn przed sprzedażą wszystkiego w tym miesiącu, czyli można powiedzieć, że jest to stan magazynu przed tym miesiącem całym. Zatem po tym miesiącu, po ostatnim dniu sprzedaży, zostanie nam, i tu jest pierwszy wzór, wartość. Tutaj te 5000 minus to, co zostało sprzedane. Ten mechanizm będziemy kopiować do dołu za każdym razem tak samo. Musimy tylko pilnować, żeby w tym miejscu był ten stan magazynu, który jest przed całą sprzedażą w miesiącu. Tu mamy, ile zostało po wyprzedaniu. I teraz w tym miejscu muszę policzyć, ile w takim razie dokupić. Pamiętamy, że chciałbym. Aby na koniec tego miesiąca, po ostatnim dniu sprzedaży, a on tam jest zawsze, bo tutaj agreguje według miesięcy, żeby ten stan wyrównać, żeby było co najmniej 5000. Zatem zastosowałem bardzo prosty wzór, aczkolwiek, znowu, no, tak na pierwszy rzut oka, troszeczkę jawi się jako dziwny, ale rozgryźmy go od środka. Popatrzcie, od 5000 odjąłem wartość tego, co zostało. Zatem, będę miał jakby to co mi brakuje do 5000 i teraz to co mi brakuje do 5000 dzielę przez 1000 ponieważ nie mogę dokupić e, równych wartości tam 1000 na przykład 100 czy 1500 mogę tylko po 1000 kupować zatem dzielę sobie przez 1000 następnie to co wyjdzie zaokrąglam do góry czyli jeśli miałem na przykład tam 1500 mi zostało zabrakło do 5000 to no to będę miał tutaj półtora. Ale te półtora zaokrąglam do góry i to będę miał już dwa. Muszę to zaokrąglić, ponieważ to, co zaokrągliłem, pomnożę sobie teraz przez tysiąc. I to będzie dokładnie te pakiety po tysiąc, które chcę kupić. Przy czym tu jest jeszcze mała uwaga, że jeżeli w moim magazynie już jest 5000, to niczego nie kupuję. Dlatego, jeżeli w moim magazynie po sprzedaniu w tym miesiącu zostało 5000 lub więcej, to nic nie dokupuję. A jeżeli nie, to właśnie tym prostym trikiem, tym prostym wzorkiem obliczam, ile muszę tych tysięcy dokupić, kilogramów, żeby było w nowym miesiącu w magazynie przynajmniej 5 tysięcy. Dzięki temu te trzy wzory następnie tutaj kopiuję, po prostu w dół kopiuję to wszystko. Już tam możecie sobie tu kliknąć i dwa razy na to kliknąć. Tutaj mamy jeszcze ten wzór, pokażę. Mamy tutaj sumę tychże dwóch, czyli tego, co zostało z wcześniejszego miesiąca, plus to, co właśnie dokupiłem w paletach po tysiąc. I tu mamy, że przed sprzedażą w tym miesiącu mam 5159. Widzimy, że 5000 jest zawsze. Jak sobie tu przejdziemy, to w każdym, każdym wierszu, w każdej komórce tej kolumny będzie na pewno 5000. Zatem zakupy są dobre i nigdy nie będzie więcej jak 6000, czyli nigdy nie kupię za dużo. Dokładnie o to nam chodziło. No to już teraz. Wystarczy zwykłą funkcją licz warunki policzyć w tej kolumnie wartości większe, równe 4000. I to wychodzi, że takich sytuacji, kiedy zakupiono 4000 lub więcej, było 14 w całym tym okresie, i to jest właściwa odpowiedź. I to jest koniec naszego zadania. Mam nadzieję, że ponownie robiąc je ze mną, trochę rzeczy, żeście się dowiedzieli, i ponownie polecam zrobić to samemu ze mną, żeby zobaczyć jak. A potem samodzielnie. Można też od razu spróbować samodzielnie, a potem, jak nie wyjdzie, ewentualnie zobaczyć, jak ja to zrobiłem. Ważna uwaga tak stricte do matury. Na maturze liczy się czas naprawdę liczy się czas w przypadku matury z informatyki ponieważ większość z Was prawdopodobnie zrobiłaby każde zadanie, ale mając trochę więcej czasu. No to jest ten problem na tej maturze z informatyki że osoby, które wprawdzie dobrze robią zadania, ale długo, choćby dlatego, że nie poćwiczyły wcześniej na tyle, iż pewnej lotności wpadania na pomysły nie mają, mogą nie zdążyć. Jeżeli jednak sporo zadań porobicie, pouczycie się różnych trików, sposobów, metod rozwiązań, one będą szybko Wam do głowy później przychodzić, te pomysły na rozwiązania, wtedy w krótkim czasie zrobicie te zadania. I o to właśnie chodzi. Powiem tak orientacyjnie, jeżeli jedno zadanie, takie całe, czyli te pięć podpunktów, robisz dłużej niż pół godziny. To troszeczkę źle. One są tak na pół godziny przy posiadaniu od razu dobrego pomysłu. Powodzenia. I już zapraszam na kolejny odcinek również jeszcze z zadań naturalnych. Taki trzeci.